Dear colleagues, as I don't see Mr. Comini Oliveres in the chamber, I will give the floor to Madam Evin Incir. Colleagues, Commissioner, the next time you turn your head up towards the blue sky and white clouds. And are stroked by its beauty. The next time you wander around in the forest to find yourself admiring creatures and the greenery surrounding you, the next time you breathe in fresh air, remember what we might, with our current behavior and lack of actions, deprive generations after us. We have more knowledge than any other generation before us to save the future from poisoning, but yet been too comfortable to act until now. How long can we go on like this? no longer colleagues. the more days that passes, the faster we need to run to stop a, a catastrophic future to become reality. we need to act within the eu borders and beyond. the carbon border adjustment mechanism, cbam, is one of the most important tools for us in the eu to reduce greenhouse gas emissions also in non-eu countries. the emission culprits must pay and those affected must be supported. In this way, we can invest in the next generation also through new climate protection measures in developing countries. The reinvestments of revenue in climate resilience would set a precedent for future sea band systems. It is in the interest of our planet. The future is created here and now. Thank you very much. And next, Mr. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. En 2021, le rapport du GIEC était un code rouge pour l'humanité, selon le Secrétaire général des Nations unies. Deux ans de négociations du Fit for 55 plus tard, la synthèse du GIEC a cette fois des allures de guide de survie pour l'humanité. Il y a donc urgence à agir. Pourtant, ici même, certains feignent d'ignorer la catastrophe qui s'annonce. Sans doute se pensent-ils à l'abri de ses conséquences. Ils pinaille sur les dates, s'accrochent aux quotas gratuits, etc. Ces grands défenseurs des entreprises européennes sont plus pressés d'appliquer un prix carbone au combustible utilisé dans le transport routier ou le chauffage des bâtiments. En gros, quand il s'agit de faire payer les citoyens, aux citoyens les efforts que les plus gros pollueurs n'ont pas fait. Oui, nous devons réduire pour, puis stopper les émissions de CO2. L'ajustement carbone aux frontières y contribuera et je m'en réjouis. Non, cela ne doit pas se faire sur le dos des plus vulnérables. Nous, les Verts, nous le disons haut et fort la transition écologique, ce n'est pas simplement verdir le capitalisme en l'accompagnant de mesures sociales dérisoires ces rustines ne servent qu'à préserver le modèle économique et énergétique qui nous a menés à la catastrophe climatique. La transition écologique est nécessaire parce que sur une planète morte, il n'y a plus ni compétitivité ni emploi. À nous donc de la rendre souhaitable en accompagnant les entreprises vers la décarbonation, oui, mais surtout en donnant à chacun les moyens de réduire sa dépendance aux énergies fossiles sans perdre de son pouvoir de vivre. Merci Das Fit for 55-Paket führt direkt ins Herz europäischer Klimapolitik und wettbewerbsfähiger Industriepolitik. Europa macht mit dem Fit for 55-Paket einen historischen, wichtigen Schritt, auch wenn wir Grüne uns natürlich noch ehrgeizigere Ergebnisse gewünscht hätten. Und der Klimasozialfonds soll jetzt Energie- und Mobilitätsarmut in Europa bekämpfen. Er soll Maßnahmen für effizientere Gebäude fördern, emissionsarme Mobilität und einkommensschwache Haushalte und Kleinunternehmen stützen. Wir bekommen jetzt ab 2026 einen Klimasozialfonds von insgesamt rund 86,7 Milliarden Euro. Und die bittere Wahrheit dabei ist: Die Europäische Kommission hat 144,4 Milliarden gefordert und wir im Wirtschaftsausschuss haben 25 Prozent mehr gefordert. Um es klar zu sagen: Das sind nicht genügend Mittel für einen wirklich fairen Ausgleich in Europa. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein angesichts dessen, was gebraucht wird. Aber die EU sagt trotzdem unmissverständlich jetzt ganz klar, der mit dem Klimasozialfonds der Green Deal muss ein Social Deal sein. Frauen sind überproportional von Energie- und Verkehrsarmut betroffen, insbesondere alleinerziehende Mütter, alleinstehende Frauen, Frauen mit Behinderungen oder alleinlebende ältere Frauen. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen Energie- und Mobilitätsarmut in Europa entschlossen bekämpfen. Und das ist erst der Anfang. Dziękuję bardzo, a teraz wystąpi za wybor ITRE pani Beata Sidlo. Proszę, macie słowo. Panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, szanowni państwo. No, ko, zafundowano Europejczykom bardzo drogie, bardzo drogą transformację energetyczną. I myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że szczególnie w tej chwili, kiedy jest poważny kryzys wywołany wojną na Ukrainie, no, przyspieszanie i tworzenie takiej opowieści o tym, że szybciej to jest lepiej dla Europejczyków, jest błędem. Dlatego, że przede wszystkim jest drożej i koszty tej transformacji będą ponosić właśnie Europejczycy. Dlatego, no. Konieczne było stworzenie społecznego funduszu, który ma pomóc, ma wesprzeć przedsiębiorstwa, ma wesprzeć gospodarstwa domowe, ale kto za ten fundusz zapłaci? No zapłacą Europejczycy, dlatego że, o ile można się zgodzić z samą ideą jego powstania, skoro już rzeczywiście jest taka konieczność, to jednak zasady jego finansowania budzą wątpliwości. Dlatego, że ten fundusz ma powstać z nowych, przede wszystkim z nowych zasobów finansowych własnych Unii Europejskiej, ma powstać również z nowych zasobów własnych tworzonych na bazie ETS-u, co to oznacza? No to że oznacza, że ci Europejczycy, którzy mają być z tego funduszu wspierani, będą się tak naprawdę na niego składali. I teraz możemy zadać pytanie, czy ta propozycja, która jest tutaj przedstawiona jest propozycją dobrą. Jak mówię, sama idea wspierania finansowego, kiedy już podjęto decyzję o przyspieszeniu transformacji, jest potrzebna. Natomiast na pewno nie na takich zasadach, jak zostało to tutaj zaproponowane. Dziękuję bardzo. Вървам пекна. виступи за вибор. пан Андрей Новаков. Разсимайте слово. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, трудно ми е да гласувам за и да подкрепя на второ четене този регламент. Това се дължи на факта, че според моите собствени разбирания. Всеки носи отговорност на първо място за себе си. След като се е погрижил за себе си, една от най-възвишените цели е да започне да се грижи за семейството, близките, околната среда, държавата си, като една от най-възвишените цели, които може да имаш. Трудно ми е да си представя как човек, който трудно може да си плати сметките, който се чуди как да издържа децата си и да ги облече, който трудно зарежда колата си на тези скъпи цени на горивата, може да започне да мисли за природата и за планетата. И за нейното спасяване. С което не казвам, че отричам или не вярвам, че бъдещето е на зелените технологии, на тези, които цапат по-малко, на възобновяемата енергия. Аз мисля, че изкуството да управляваш, без значение дали е град, държава или нещо повече като Европейския съюз, е в това да можеш да усещаш обществената тъкан, да чуваш хората. И когато си постави от цели да ги адаптираш спрямо това, през което преминават хората. Ние съвсем правилно си поставихме високи цели с схемата за търговия с вредни емисии. Преди да има COVID, преди да има война, преди да има 25% инфлация, преди да има високи цени на горивата, преди да има високи цени в магазините. Ето защо аз вярвам, че да, ние трябва да постигаме тези цели, но с темпо, което хората могат да понесат. Защото ако мислите, че у нези, които не могат да се погрижат за себе си, за семействата, ще се погрижат за планетата, A smysl, že se zbrkáme. Děkuji. I apologize Mr. Novakov, the English translation uh, got lost for the last 20 seconds or so. All translation. Oh, okay. I can I can I can do it again in English. I think it was just for the final few seconds. <laughs> All right. Uh dalsia výstupy pani Leyla Šajbi. Prosím, máte slovo. Chers collègues, permettez-moi de vous mettre en garde. Les Européens sont pris à la gorge par l'inflation et vous vous apprêtez à resserrer la corde qui les étrangle. En validant l'extension du marché carbone aux bâtiments et aux transports, vous allez faire payer la transition écologique par les ménages. À ceux qui n'ont d'autre choix que de mettre de l'essence dans leur voiture pour aller au travail, vous dites le réchauffement climatique, c'est de votre faute. Vous allez payer plus cher, mais c'est pour la bonne cause et ne vous plaignez pas. Ce n'est pas parce que vous rendez l'essence plus chère que les Européens vont consommer moins d'essence ou trouver les milliers d'euros pour s'acheter une voiture électrique. Ce n'est pas parce que vous rendez le chauffage plus cher que les Européens vont tout d'un coup trouver des milliers d'euros pour investir dans la rénovation thermique de leur logement. Dans ce contexte, le Fonds social pour le climat n'est qu'un pansement sur une jambe de bois. Lutter contre le réchauffement climatique, oui, mais pas en faisant payer la transition écologique par les travailleurs et par les ménages les plus précaires. La Commission européenne elle-même reconnaît que tout cela impactera le portefeuille des ménages. Des experts parlent de 50 centimes d'augmentation par litre d'essence, et ce n'est pas le scénario le plus noir. Certains ici ont la mémoire courte. Je pense surtout à mes collègues français, à ceux de Renaissance en particulier. Nous sommes bien placés en France pour savoir que frapper les travailleurs au portefeuille sous couvert de lutte contre le réchauffement climatique, c'est contreproductif et ça crée de la colère sociale. Prenez garde, chers collègues, de ne pas ajouter l'injustice sociale à l'irresponsabilité climatique. Prenez garde, chers collègues, car si vous décidez que c'est aux travailleurs européens de payer la facture de la transition écologique, vous risquerez bien

Ich äh, finde es gut, dass wir heute einen großen Schritt machen im, äh, beim Green Deal und die wesentlichen äh, Dossiers heute abstimmen. Und wichtig ist dabei, dass wir den Emissionshandel als äh, wesentliches marktwirtschaftliches Instrument in diesem Green Deal stärken äh, an dieser Stelle. Denn das wird dafür sorgen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass die CO2-Einsparungen dort vorgenommen werden, wo sie am günstigsten ist. Und das ist ein gutes Prinzip, für, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass wir die Marktmechanismen an dieser Stelle nutzen. Als Berichterstatter im Verkehrsausschuss für den ETS im Flugverkehr bin ich auch besonders stolz darauf, dass wir es geschafft haben, die CEF-Allowances ähm, äh in dem Dossier drin zu behalten. Denn das wird dafür sorgen, dass äh, der Markt noch viel schneller die alternativen Flugkraftstoffe aufnehmen wird. Und das wird dafür sorgen, dass es noch schneller sein wird, dass wir mit dem Fliegen klimaneutral sein werden. Ich möchte aber auch als Freidemokrat am Ende sagen, dass es wichtig ist, dass wir in diesem Gesetzespaket eins nicht aus dem Auge verlieren, nämlich dass wir alle technologischen Optionen brauchen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Dat willen zwar van manchen niet horen, maar dat geldt voor kernenergie, genauso wie voor alternatieve kraftstoffen, wie voor carbon capture en anderes. Al dat brauchen we, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Vielen dank. Dank ja, u wel. Berendsen. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. We um, keuren deze week een flink pakket aan klimaatwetgeving goed. En dat was een, een lang en moeilijk proces en mijn complimenten aan de collega's die daar een rol in gespeeld hebben. Uh, ik denk dat er twee belangrijke lessen te leren zijn. De eerste les is dat we het in Europa voor elkaar kunnen krijgen om ingrijpende keuzes te maken. Keuzes die niet altijd populair zullen zijn, omdat de impact daarvan in tal van sectoren voelbaar zal zijn. Maar het zijn keuzes die we nodig hebben om onze belofte aan volgende generaties na te komen. Wij hebben de aarde en de samenleving immers teleen van de generaties die na ons komen. En dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Het is goed om te zien dat we in Europa in staat zijn om die belofte waar te maken. Maar we moeten ook kritisch op onszelf zijn in dit Parlement, want in een aantal wetten is het detailniveau veel te groot geworden. Lidstaten en reaten en regaten en, re en, re en weten zelf echt het beste wat werkt voor hen. Om onze doelen te bereiken moeten we dus vooral ook Maatwerk mogelijk maken. Dus niet alles tot zes ijvers achter de comma vanaf de Brusselse onderhandelingstafel regelen. Maar juist ruimte voor besluiten die dichtbij mensen genomen worden. Ook als dat leidt tot onderlinge verschillen. Twee lessen dus. We kunnen belangrijke keuzes maken. Mooi. Maar laten we in dit parlement ook alsjeblieft goed oog houden voor de uitwerking van de wetten die we hier samen maken. Dank u wel. Dziękuję bardzo. A za Wybor Agri teraz wystąpi pan Zbigniew Kuźmiuk. Proszę, macie Słowa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Jako sprawozdawca opinii Komisji Agri w sprawie SIBAM skoncentruję się tylko na tym rozporządzeniu. Otóż niestety. Zawarte kompromisy nie uwzględniają interesów sektora rolno-spożywczego. Jak słusznie zwracały uwagę organizacje rolne, rolnictwo w wyniku tego rozporządzenia będzie podwójne, podwójnie karane. Z jednej strony będzie odczuwać negatywne skutki włączenia produktów nawozowych w zakres tego rozporządzenia, więc wzrost ich cen. Z drugiej strony produkty rolne nie będą korzystać z ochrony konkurencyjności, jakie daje uczestnictwo w systemie SIBAM. Zdaję sobie sprawę, że na włączenie tych produktów było stanowczo za wcześnie, ale nie wypracowane żadnego mechanizmu ochrony rolników przed możliwym wzrostem cen nawozów. Drugim problemem o dużej wrażliwości gospodarczej, a w konsekwencji politycznej jest wycofanie darmowych uprawnień ETS w miarę wprowadzenia certyfikatów SIBAM. Zwracałem uwagę, że jest na to za wcześnie, chociaż wynegocjowany terminarz ich wycofania oceniam lepiej niż ambitne stanowisko Komisji Środowiska Parlamentu. Moim zdaniem wycofanie darmowych uprawnień niesie za sobą ryzyko destabilizacji produkcji w sektorze przemysłu wysokoenergochłonnego i dalszej utraty konkurencyjności europejskiej gospodarki. Krytycznie również oceniam objęcie mechanizmem SIBAM emisji pośrednich. Postulowałem, aby odbyło się to po dodatkowej ocenie skutków. Pozytywnym elementem jest zapis, że państwa członkowskie zostają właścicielami środków pochodzących ze sprzedaży certyfikatów SIBAM, ale już tutaj na tej sali słyszeliśmy, że spora część posłów spodziewa się, że będzie to także dochód budżetu Unii Europejskiej, a tak nie powinno być. Dziękuję bardzo. Hmm. Dziękuję bardzo.